Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowny Panie Ministrze, ja chciałam spytać, czy z tej komisji wyciągnie Pan wnioski? Proszę włączyć mikrofon. Jest włączony. A to tak bliżej. Tak. Chciałam spytać, czy Pan Minister z tej komisji, która została zwołana właśnie w związku z niepokojem dotyczącą nowej strategii, wyciągnie wnioski? A jeśli tak, to jakie i czy będą one wdrażane? Znaczy się, jakie będą następne kroki w wykonaniu Pana Ministra dotyczącego właśnie czy to skonsultowania, czy to wdrożenia strategii, która była wypracowana przez stronę społeczną, czy w ogóle jest to możliwe? Bo to, że w braki w strategii usług społecznych, którą Państwo przedstawiliście jako strategię rządową, są ewidentne, wskazują zarówno głosy strony społecznej wyrażane wcześniej, jak i teraz na komisji. Stąd ponawiam pytanie właśnie o to, dlaczego ona została odrzucona i czy będzie wdrożona. Jeśli nie, to jakie są dalsze kroki? Jakie są dalsze kroki odnośnie finansowania i także wskazania wskaźników realizacji strategii deinstytucjonalizacji, bo to, że coś zapiszemy, że się wydarzy do roku 2040, nie znaczy, że się będzie wydarzało. I chciałam też zwrócić szczególną uwagę na kwestie dotyczące dzieci w instytucjach, ponieważ w pierwotnej strategii były zawarte na przykład analiza przypadków śmiertelnych pobić dzieci. W tej strategii tego nie ma. Nie ma przedstawiciela dziecka, który byłoby przedstawicielem dziecka przed sądem w postępowaniach, w sądach rodzinnych. Nie ma także wsparcia adopcji dzieci z niepełnosprawnościami na przykład, czy w ogóle dzieci z rodzin wielodzietnych, co także było skonsultowane ze stroną społeczną w tej poprzedniej strategii wypracowywanej wspólnie. Nie ma także wskaźników, które mówią, w jaki sposób zwiększać liczbę rodzin zastępczych, rodzin adopcyjnych, w jaki sposób dojść do celu wskazanego w Państwa strategii 100% dzieci poza instytucjami. Dziękuję.